ucieszyłeś się, kiedy los akurat wybrał? Ależ oczywiście, że się ucieszyłem. Z racji tej, że był mężczyzną po tej Amandzie. Bardzo mnie to ucieszyło. A z drugiej strony, no, Ciechowski to jest legenda. To jest legenda polskiej muzyki. Ta charakterystyczna barwa, ten charakterystyczny sposób śpiewania i ekspresji scenicznej Grzegorza Ciechowskiego nie jest ci obcy. No nie jest mi obcy, no ale to był wulkan energii. Mimo tego, że on stał, to tam jednak w tym głosie tam była taka siła, tam była taka charyzma i to mi się zawsze podobało. Z Grzegorzem Ciechowskim łączą mnie dwie sprawy. Imię i perkusista. To był po prostu niesłychanie spokojny człowiek. Jego charakterystyczny, wiesz, ruch sceniczny to w zasadzie ograniczał się do tych rzeczy. Gdzie oni są? Dobra. Mamy mocne, gdzie oni są. Mamy wycofane ci wszyscy moi przyjaciele. I już znowu wchodzimy w budowanie dynamiki. To będzie trudne dla mnie. Cię wszyscy moi przyjaciele, ele, 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 ele. Oto są, oto wszyscy są. Nie wychodzisz tam tańczyć ani skakać, tylko wychodzisz po prostu opowiedzieć jakąś historię. Gdzie oni są? Oh my! Cały koncert, tak. Co tobie sprawiło największy problem? Ja swojego czasu kojarzyłem Ciechowskiego z taką swojego rodzaju demonicznością. Że on tak wychodził, on był taki mroczny. Jak byłem młodszy, no to się po prostu trochę tego bałem. On ma... miał, niestety, też charakterystyczny zaśpiew, takie wycie takie, prawda? I jestem ciekaw, czy z tym sobie poradziłeś. I druga rzecz, która mnie bardzo zastanawia, mianowicie ta jego charakterystyczna wada wymowy, prawda? On miał takie przedniejęzykowe syczenie. Tak, było coś takiego, takie troszeczkę sepleniące. Pokaż to, jak to robisz? Czy charakterystyczne. Ta ekspresja, ta energia i to właściwie niepowtarzalny sposób, no, tu akurat grania, ale w ogóle takiego zachowania na scenie, to jest chyba mega wyzwanie. No oczywiście, no, biorąc pod uwagę, że Ciechowski należał do tych osób, które po prostu wychodziły na scenę i były. On nie musiał fikać kozłów, nie? Nie potrzebował choreografii, niczego. Nie, on po prostu wychodził i był. Ta piosenka jest taka trochę rewolucyjna, bo on się po prostu buntuje przeciwko temu, że ci jego koledzy, przyjaciele, ci jego guru gdzieś tam już, że tak powiem, siedzą na ciepłych posadkach. Piosenka antysystemowa. Jest antysystemowa, ale jak najbardziej aktualna. W każdym systemie. Teraz system musi zadziałać. To jest najważniejsze dla ciebie. Republika. Grzegorz Ciechowski. Już za chwilę, w tej windzie, zamieni się w legendę. Lat 80. Człowieka, którego kochali wszyscy. W Grzegorza Ciechowskim. Jestem sam. Oto sam.
to wszyscy są przyjaciele moi z wielu stron. Co za pochód, co za piękny krok, maszerują ramię w ramię wprost. I w bamboszach, w garniturach, z piżamami, pod pachami, z posadami, podatkami i śmiałymi chorągwiami idą tłumy, 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 tłumy. Grzegorz Wilk, obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, Republika. Proszę. Bałam się, żeby Grzegorza wada wymowy nie przyćmiła przekazu tego utworu. I to się udało świetnie, bo wiedziałeś, jak tego użyć, żeby nie przerysować. Brawo, naprawdę jestem pod wrażeniem. DJ Ada, mamy trzecią edycję i do tej pory może 3 albo 4 razy miałem ciarki na plecach i tutaj wywołałeś, Grzegorz, u mnie te ciarki na plecach. Jestem zachwycony, zwłaszcza, że wielkim fanem Republiki jestem i to było duże wyzwanie. Wielokrotnie miałem okazję oglądać na żywo zespół i strasznie żal mi, że ten artysta odszedł tak wcześnie, ale mam nadzieję, że patrzy gdzieś tam z góry na nas i jest zachwycony tym, co zrobiłeś. Kasiu? Chciałam, żeby się ten artysta w tym programie w końcu pojawił. I tak miło, że pojawił się w tak wspaniałym wykonaniu. Oprócz świetnego wykonania wokalnego bardzo pilnowałeś nawet mimiki ust, bardzo charakterystycznej. Bardzo, bardzo duże, bardzo mocne wrażenie twoje wykonanie. Z przyjemnością oglądałam i całe szczęście, że Grzegorz Ciechowski nie chodził na obcasach. Paweł, cieszę się, że wyciągnąłeś Ciechowskiego i pokazałeś go tutaj w programie. Myślę sobie, że wiele rzeczy było nie takie, jak on robił. A za to cenniejsze jest to, że ty byłeś w tym wiarygodny i to uważam za najbardziej wartościowe w twoim występie.